wyniki głosowania pokazują, że pewne kroki zostały poczynione. Na przykład niektórzy ludzie zadający niewygodne pytania nie weszli do Rady Głównej. To jest pewien krok pozytywny. Ja teraz obiecałem, że powiem parę słów, to powiem z tej okazji w tej chwili. Ponieważ nie ma roku wyborczego, a szykujemy się do, że tak powiem, walk być może nawet ulicznych w październiku. Nie możemy tego wykluczyć. Będziemy robili intensywny rozwój ilościowy w tej chwili partii w terenie i będę poganiał członków Rady Głównej w tym kierunku. Po drugie, będę się domagał, żeby poszczególni członkowie Rady Głównej przyjęli odpowiedzialność za tworzone, mają stworzone instytucje i chciałbym, żeby każdy członek Rady Głównej był prezesem jakiejś instytucji, jakiegoś stowarzyszenia, jakiegoś tego, żeby samodzielnie umiał prowadzić działalność polityczną, którą się w stosownym momencie obróci na naszą korzyść. Trzeba zrobić marsz poprzez instytucje. Będziemy również zbierali podpisy, to już było z góry zapowiedziane, teraz tylko ogłaszam, około siedmiu projektów ustaw, które trzeba będzie pozbierać, 100 tysięcy podpisów, które będziemy zgłaszali w Sejmie jako społeczne inicjatywy, no w takich co bardziej popularnych sprawach. Mam nadzieję, że to nam też zyska trochę głosów. Jednocześnie chcę oznajmić, że ja sam mam zamiar działać raczej poprzez sekretarza skarbnika, wiceprezesów i członków rady. Nie sam, dlatego, bo muszę przygotować partię na możliwość, że może mi któregoś pięknego dzionka zabraknąć. Także partia się musi nauczyć się rozwijać, działać czasami beze mnie. Jestem bardzo zadowolony z wyniku wyborów do władz partii. Chcę wszystkim podziękować tutaj koledze Żółtkowi. Po raz pierwszy tak znakomicie zostały przygotowane poprawki do statutu. Być może to wynika z tego, że statut był bardzo dobry i niewielu poprawek było trzeba, ale zostały znakomicie przygotowane. I sprawnie przeprowadzone. Tu oczywiście podziękowanie dla konwentyklu, który to tam odpowiednio tam też preparował, ale ten konwentykl się specjalnie nie napracował. To po prostu napracował się kolega Żółty. No taka jest prawda. Kolega Żółtek pełni niewdzięczną rolę, tego nie widać. Wszyscy myślą nawet w komisji rewizyjnej, któremu dziękuję zresztą za jego energiczną pracę, która zmusiła zarząd do większego wysiłku. Trzeba podziękować koledze Żółtkowi za tę działalność, to jest bardzo ważna rzecz. Będę też nalegał i będę prosił wszystkich członków, żeby swoich prezesów regionów, obecnych u siebie członków Rady Głównej, których macie, w wielu terenach mieszkają członkowie Rady Głównej. Trzeba ich zmusić do występowania w lokalnych mediach. Musicie ich zmusić. Oni są często nieśmiali, prawda? O, taki kolega Biegała, prawda? Bardzo niechętnie występuje, ale oni muszą występować, muszą się nauczyć. Nie ma rady, muszą to robić. Tyczy to również waszych lokalnych prezesów. Jak akurat prezes się taki nie trafi, to przynajmniej wiceprezesa wybierzcie, który będzie umiał to robić. To musimy być widoczni. Chcę powiedzieć jasno, że zawsze było tradycją. Dziennikarze zawsze wiedzą, że nasi członkowie wiedzą, co powiedzieć w każdej sprawie, bo mamy ideologię. I to wynika, reszcie partii to nie wynika. Nam to wynika. Ale to trzeba wypowiedzieć. To musi być wiadomość dla lokalnych mediów, że lokalny przywódca wystąpił i powiedział, że to i to. Wszystkim dziękuję i proszę o nie tylko poparcie dla swoich, ale proszę również o poganianie ich, żeby jak najczęściej występowali. Znaczy przyszedł taki okres, kiedy o dziwo po raz pierwszy poczułem, że jest szansa na wygranie. Bardziej poczułem niż kiedykolwiek w WPR-ze, jak byłem od lat, to mówimy od 91 roku. Poczułem, że coś takiego jest.